Amerykanie mają takiego swojego mędrca, którego bardzo sobie cenią. U nich to jest na poziomie tak jak Mark Twain mniej więcej. Ten facet nazywał się T.H. Mencken. To był taki właściwie dziennikarz. Dziennikarz. Ale nazywają go mędrcem albo wyrocznym z Baltimore. To był dziennikarz, który między innymi pisał prasowe relacje z tak zwanego Monkey Trial. On w ogóle to słowo wymyślił, ten zwrot. Może Państwo o tym słyszeliście. To był taki proces, który się toczył w Stanach Zjednoczonych w latach 20. zdaje się. Nauczyciel szkolny został oskarżony o nauczanie teorii ewolucji zamiast teorii kreacjonistycznej. I on z takim swoim bardzo specyficznym stylu relacji, takim cyniczno-sarkastycznym stylu relacjonował przebieg tego procesu. A że ten proces stał się bardzo sławny, to on również trafił na ekrany, tamtym T.H. Mencken. Jest taki film Inherit the Wind, czyli Kto sieje wiatr, powiedzmy. Tam go gra Grace Kelly? Grace Kelly chyba tak się nazywa, ten aktor z deszczowej piosenki. O, jest tam Grace Kelly, gra tego T.H. Mencken, bardzo ciekawa postać, autor wielu bałmotów, a między innymi takiego bałmotu. Cynik to człowiek, który kiedy czuje zapach kwiatów, rozgląda się za trumną. I, dodaje Mencken, w 95% przypadków ma rację. To jest ten tytuł, się stąd wziął. Czyli tym, co będzie mnie interesowało, będzie cynizm. A to pierwsze spotkanie, ono ma nas trochę rozruszać. Ja nie mam tego tak do końca poukładanego, nadal nie mam tego tak do końca poukładanego w głowie. Będzie materiał dość różnorodny. Troszkę z popkultury, troszkę z takiej zupełnie twardej analizy retorycznej pewnych fragmentów dzieł. Ale dzisiaj zaczynamy od fantazji o byciu bardzo niewielkim chłopczykiem. Taka książka została napisana w Stanach Zjednoczonych. Dlaczego kochamy socjopatów? Wprowadzenie do późno-kapitalistycznej telewizji. Adam Kocko to jest, jak to powiedzieć, adiunkt. Adiunkt, urodzony w roku 80, czyli ma 35 lat. Chyba zajmował się teologią pierwotnie, tak mi się wydaje, ale z takiego punktu widzenia dość nowoczesnego. Tłumaczył i pisał trochę o słowo Jóźiszku. No i napisał taką książkę, kilka takich książek napisał, takich z pogranicza filozofii współczesnej i telewizji. Ale między innymi taką książkę, Dlaczego kochamy socjopatów? On w tej książce zauważa, że w dzisiejszej telewizji zauważył, że we współczesnej telewizji jest bardzo wiele seriali, której główne postacie, takie postacie przyciągające uwagę, noszą cechy socjopatów. Do tego jeszcze wrócę, bo to socjopata, czy to psychopata. Tutaj on kilka książek napisał o właśnie telewizji współczesnej. To jest fajna książka, Cordness. To jest książka wcześniejsza Adama Kocko, w której on analizuje komedie, takie w nowoczesnym stylu komedie, wywodzące się w sumie od The Office, Rickiego Gervaisa. On w tej książce Awkwardness taką tezę przyjmuje, że te komedie, Państwo nie wiecie o co chodzi, no ale jakiś jeszcze inny przykład. Nie no, ten The Office jest takim przykładem rzeczywiście fajnym. To takie w stylu mockumentary, Państwo wiecie o co chodzi. Czyli kręcone niby to dokument, Parks and Recreation i tak dalej, nie? On taką tezę przyjmuje, że te seriale, że humor w tych serialach, co ma być taką cechą charakterystyczną dla dzisiejszej, no, tych współczesnych seriali, humor opiera się na no, właśnie zjawisku awkwardness, czyli niezręczności, zakłopotania. Dzieją się rzeczy, które wprowadzają autorów i widzów również w zakłopotanie. I on w tej książce awkwardness taką teorię wysnuwa, że to zakłopotanie jest pierwotnym stanem społecznym. Państwo wiecie, jak to Hobbes czy Locke mówili, że tam pierwotny stan to wojna wszystkich ze wszystkimi albo coś innego. Więc on mówi, pierwotnym stanem życia społecznego jest zakłopotanie. To jest taka sytuacja, którą można zilustrować w sposób następujący. Państwo idziecie do sklepu, stoicie w kolejce, i nagle ktoś się do tej kolejki bezczelnie wcina. Albo macie dwie kasy, stoicie przy jednej, druga zamknięta.
to idzie już 15 minut, kasjerka otwiera drugą kasę i nagle jakiś skór właśnie ten, co z końca kolejki podbiega do tej drugiej kasy. To znaczy, jaka sytuacja jest tutaj, no nie wiecie co zrobić, jak się zachować. Czy to jest taka sytuacja, w której się łamie jakieś normy społeczne, ale nie normy twarde, no bo są takie normy twarde społeczne, takie normy jak nie zabijaj, są normy, które społeczeństwo karze. Są jakieś sankcje za to. A są takie miękkie normy społeczne, za które społeczeństwo nie każe. I to jest taka właśnie miękka norma społeczna, że w sytuacji, kiedy są dwie kasy, jedna z nieczynna, to najpierw ci, którzy byli na początku w tej pierwszej kasie przechodzą, żeby to było po kolei. Ale to jest norma miękka, nikt nie żadnych kar za to nie ma. I w sytuacji, kiedy ktoś coś takiego robi, to pojawia się właśnie to awkwardness. Wszyscy czują się tak właśnie zakłopotani. To się właściwie stało. No, czyli wydarzyło się coś, co jest niezgodne z normalnym przebiegiem zjawisk, no, normalnym porządkiem społecznym, powiedzmy, w tej takim miękkim wydaniu. Nie? No, jeszcze kilka książek napisał, taką też napisał książkę, ale tej to nie czytałem, ale ma słabe recenzje. Ale też ją zamówiłem, co tam. Wracam do tej awkwardness. On tak charakteryzuje to właśnie zakłopotanie, że sytuacja jest takim silnym, takim wyraźnym doświadczeniem społecznym, sytuacja zakłopotania. I on ma to do siebie również, że wciąga innych. Na tym polega humor w tych serialach. Główny bohater to u Jarvesa bardzo, bardzo, bardzo wyraźnie, w tym The Office. Ten główny bohater robi jakąś rzecz, śmieje się sam ze swoich dowcipów, a cała reszta ludzi, łącznie z widownią telewizyjną, czuje zakłopotanie. Ten serial jest tak zbudowany. Jeżeli Państwo nie widzieliście, polecam Państwu, uważam, że ten serial The Office w wersji brytyjskiej jest arcydziełem. Arcydziełem ludzkiego ducha, po prostu, w ogóle. I Adam Kocko w tej swojej książce Awkwardness twierdzi, że, ten, że właśnie że to zakłopotanie jest takim stanem pierwotnym i od niego zaczyna się budowanie norm w ogóle życia społecznego. Kultura powstaje w wyniku tego, że ludzie czują się zakłopotani i zaczynają tworzyć normy, które pozwalają im... Znaczy, inaczej mówiąc, ludzie tak w stanie surowym, jak na siebie patrzą, nie wiedzą, co ze sobą zrobić. I wymyślają normy społeczne, wymyślają kulturę, żeby temu, żeby jakoś jakieś powiedzmy, w jakieś, czy ja wiem, kolejny to poszło wszystko. I teraz, jeżeli ta kultura, która została wytworzona, zaczyna się psuć, albo gdzieś ta kultura nie działa, to pojawia się to właśnie uczucie awkwardness już w ramach kultury. Czyli ludzie czują się zakłopotani. On tam wymienia różne formy tego zakłopotania. Jak ktoś coś takiego zrobi dziwnego właśnie, co się nie zgadza z normami kulturowymi, albo, mówi, taka globalne zakłopotanie, wtedy kiedy na przykład dwie kultury się stykają, zupełnie różne i ludzie nie wiedzą, co ze sobą zupełnie zrobić, jak się zachować. Ale w każdym razie, kiedy kultura się psuje, albo na styku kultur, częściej pojawia się to właśnie zakłopotanie, jako taki wyraz tej trudności, która przed ludźmi staje. Teraz ta książka, dlaczego kochamy socjopatów, zaczyna się, Adama Kocka, zaczyna się od takiego bardzo charakterystycznego zdania: najbardziej żałuję w życiu, że nie zostałem socjopatą. Myślę, że nie jestem w tym uczuciu osamotniony. No, ja powiedzmy, wyobraźcie sobie czasami tak, na przykład, że jakiegoś waszego wroga dorywacie w ciemnej tam jakiejś ulicy i wbijacie mu nóż w plecy, albo nie w plecy, tak jak Dexter Morgan, wbijacie mu nóż w serce i patrzycie mu się w oczy. I mówicie, no i co, kutafonie. Macie tak też? No właśnie, każdy tak ma. Czasami przynajmniej, może nie każdy. Zamordować nie, ale tak. Ale torturować tak. Oklepać tak. Tak, no więc to... No właśnie, jakaś bardziej powolna, no. Może tak. Chociaż no, to, co robi Hannibal Lecter, czyli zjadać ofiary, to może byłoby to ostatecznie, bo zjeść ofiary, zjeść swojego wroga dodatkowo jeszcze. Jak pamiętacie, no co, dlaczego nie? Nawet jak jestem bez obiadu, to nie. No są jakieś wegetariańskie przesądy. No. No i Kocko formułuje tę swoją główną hipotezę, że to oglądanie tych socjopatów w telewizji, takich właśnie jak Dexter Morgan, to można wymieniać, za chwilę będę ich wymieniał. Dexter Morgan, czy ze starej literatury Sherlock Holmes na przykład, to oczywiście jest XIX wiek, oni nam pozwalają jakby upuścić trochę tej takiej socjopatycznej złej krwi. Pozwalają nam zrealizować fantazji, którą w końcu jest serial telewizyjny, zrealizować te swoje jakieś takie dziwne chęci, jakoś tam się troszkę wyładować. Taka jest jego główna teza.
On wymienia różne rodzaje tych telewizyjnych socjopatów. Na przykład pierwszy rodzaj to są intryganci. No tak to przetłumaczyłem, skimmer, czyli ci, którzy planują jakieś takie dziwne, knują jakieś dziwne spiski, takie krótkowzroczne, wpadają przez to w kłopoty. Tutaj przykłady są dość takie trywialne. Peter Griffin i mam nadzieję, przynajmniej, że państwo przynajmniej to oglądaliście. Oglądaliście to, co oglądam, Family Guy i ten Simpson. No, też jeszcze gorzej niż z tym. Dobrze. Blog Ekipy, jak to oglądam? Słabo. Więcej telewizji, mniej książek, naprawdę. To jest... Zresztą cytat też takiego serialu. To jest pierwszy rodzaj, czyli to są intryganci. Drugi rodzaj... Coś się dzieje? Coś się dzieje. Wspinacze, climbers. To są takie postacie w tych serialach, które za wszelką cenę dążą do jakichś celów, po trupach, podstępnie itd., itd. Ale mówi Kocko, mimo tego, że tak podstępnie dążą do tych celów, to muszą mimo wszystko, chociaż niszczą ludziom życia po drodze, czy tam spiskują, gdzieś tam wbijają noże w plecy, to mimo wszystko pewnym ogólniejszym normom społecznym się podporządkowują, takim ogólniejszym normom, jak to na przykład, że trzeba być, mieć dużo pieniędzy. Przykłady. No to Don Draper z Mad Mena. Oczywiście. Coś jeszcze? Nie. Egzekutorzy. To trzeci rodzaj. Może najciekawszy rodzaj. To enforcers. Tak to tłumaczyłem. Egzekutor, bo chyba jest nawet taki nieludzki. No, inhuman humanitarian. Jak to przetłumaczyć? Nieludzki, ludzki człowiek. No nie wiem, jak to przetłumaczyć. Przykłady może będą tutaj. Bezwzględna egzekucja prawa. Z niczym się nie licząca. Najczęściej to jest bezwzględny policjant, który z nikim, niczym się nie liczy. Dla niego ważne jest tylko to, żeby porwać przestępcę i tam... Chociaż takim najbardziej może... Przykładem typowym jest tutaj, takim przygranicznym wręcz, jest tutaj Dexter Morgan, czyli właśnie on jego właśnie określa nieludzki humanista. Broni społeczeństwa, broni ludzi, ale robi to w sposób nieludzki, jako właśnie taka bestia. To jest ten właśnie typ socjopaty egzekutora. No, może państwo z dawniejszych czasów. Ktoś z państwa widział? Czyli się już tak staro, że coraz bardziej zmierzły się robi, naprawdę. Przez to, że nikt tego nie widział, co to za film jest? No właśnie, Brudny Harry. A przecież to akurat chyba jest, nie jest Brudnego Harry'ego, nie. To jest ta słynna scena, czy czujesz skurwysynu, że masz szczęście, nie? Bardzo dobry film. To też taki właśnie typ, przykład policjanta, który nie ma życia prywatnego, nie ma życia jakiegoś tam społecznego. Jedyne, czym żyje, to zabijaniem, mordowaniem tam tych wszystkich przestępców. Nie? Dalej, tu już to nie będzie typ socjopata telewizyjnego, tylko raczej rodzaj takiego nadsocjopaty. To znaczy Kocko sugeruje, że taki nadsocjopata mógłby zostać sportretowany w serialu telewizyjnym i że byłoby to bardzo interesujące. Taki ktoś, kto by, on tak to mówi, more radically sociopathic sociopath, czyli bardziej radykalnie socjopatyczny socjopata. Socjopata to ktoś, kto cierpi od społeczeństwa. Ktoś, kto w kim społeczeństwo wywołuje cierpienie. Każdy z nas ma w sobie trochę socjopatów. Przynajmniej czasami. I ten człowiek jest takim właśnie jeszcze bardziej socjopatycznym socjopatą niż tamci socjopaci. Bo tamci socjopaci, mówi Klocko, oni wprawdzie buntują się, czy działają wbrew normom społecznym, ale na jakimś tam najgłębszym poziomie jakoś tam się w te normy wpasowują. Jakoś mają ten taki, jakiś taki, no nie wiem, chociażby ten Dexter Morgan ma swój kodeks, jakiś tego się trzyma. Brudny Harry, chociaż tam, prawda, chce ruchać, zabijać i mordować, to mimo wszystko broni społeczeństwa, zabija zabójców i tak dalej, nie? To nie ma jakiegoś tam... A ten to byłby taki, który przekraczał społeczeństwo. W ogóle by się nie odnosił do norm społecznych współczesnie przyjętych. I tutaj przykłady, które podaje Kocko, są charakterystyczne. I Jezus na przykład też był takim socjopatą, jeszcze bardziej radykalnie socjopatycznym socjopatą. Wiele wycierpiał od społeczeństwa. Przypominam państwu, chociaż słyszeliście o tym, czytaliście te książki jakieś? O nim coś słyszeliście o tej postaci? Nie, bo Hannibal Lecter to nie, ale to nie wiadomo, są takie czasy.
dalej podaje przykład Sokratesa, też wiele wycierpiał od społeczeństwa, tak, w końcu go też zabili. I Buddę podaje, a dalej Budda to nie wiem, czy dobry przykład, on akurat niewiele wycierpiał od społeczeństwa, no trudno. No, niektórzy uważają, że też taki socjopata. Więc co mówi o nich Kocko? Że gdyby taki socjopata się pojawił, czy on byłby pięknym przedmiotem dla jakiegoś telewizyjnego show, serialu, ale taki serial nie powstanie, ponieważ społeczeństwo późnokapitalistyczne, mówi Kocko, wcale nie chce, żeby w kimś się, u kogoś się zrodził taki pomysł, że można by w radykalny sposób zanegować normy społeczne. Tu taka myśl w tym tkwi, że społeczeństwo późnokapitalistyczne, tak to określa, ono funkcjonuje na takiej zasadzie. Neguje potoczne normy społeczne. Każe ludziom wbijać sobie noże w plecy, jak to na rysunku było, czyli to było, nie wiem, tam w każdym razie, tak, dwóch menadżerów przychodzi, dają im pistolety, ten, który przeżyje tę walkę, zostanie tam menadżerem w tej firmie na przykład, nie? Czyli promuje się tego typu rzeczy, ale gdzieś na samym dnie jest to, musisz tam pokonywać swoje słabości, wznosić się, ale coraz więcej pieniędzy, mieć samochód, mieć trawnik, prawda? Czyli na powierzchni negujemy normy moralne, ale jakieś głębsze normy społeczne tutaj dalej funkcjonują. Tak działa kapitalizm, a ten radykalnie socjopatyczny socjopata byłby tym, który zanegowałby te normy najgłębsze. W tym sensie na przykład Jezus dobrym przykładem jest, bo on neguje najgłębsze normy społeczeństwa swoją śmiercią. No bo naucza tam, żeby odrzucić normy moralne, ale koniec końców również umiera jako przegrany. I w ten sposób pokazuje, że również i wygrana nie ma żadnej wartości. Czyli w najgłębszy sposób neguje przyjęte normy społeczne, neguje całość porządku społecznego, łącznie z tymi głębokimi pokładami. No i gdyby taki socjopata, i tutaj Kocko mówi tak, jeżeli nie będzie go w telewizorze, albo go znajdziemy w rzeczywistości, w rzeczywistym świecie, albo mówi, musimy sami się nim stać. Tak się kończy z kolei książka Adama Kocko, że musimy się stać tym socjopatą, żeby to coś poszło do przodu. Tutaj powstaje trudność, czy to socjopata, czy to psychopata. Adam Kocko używa terminu socjopata. Psychopata to właściwie jest taka dość dobrze zoperacjonalizowana, takie dość dobrze już dzisiaj opracowane pojęcie w psychologii psychopata. To już rzecz można badać, niemalże są wzory, jak w Sewry jest wzór meta, tak są już takie wzorce dla psychopaty. Wiemy, co psychopaci mniej więcej robią. Chociaż Państwo może wiecie, jest taki test na psychopatę, taką historyjkę się opowiada i psychopaci wpadają na rozwiązanie tej historyjki. Znacie Państwo to? O śmierci... Tak, znacie to? Podam Państwu, tutaj pani Kasia kiwa, że wie, ale może Państwo nie wiecie. Historia wygląda tak. Umiera matka dwóch sióstr i jedna z tych sióstr na pogrzebie spotyka jakiegoś tam faceta, który się bardzo podoba. Zakochuje się nim, powiedzmy, ale nie odzywa się do niego, nie śmie się do niego odezwać. I po miesiącu umiera jej siostra. Co się stało? Odpowiedź psychopaty brzmi... Niby brzmi, że zabiła swoją siostrę po to, żeby spotkać na jej z kolei pogrzebie tego faceta. Nie? Ale specjaliści od psychopatów mówią, że to jest jednak lipa totalna i że robiono to na prawdziwych psychopatach, takich kolesiach poważnych, którzy siedzą w więzieniach, po zamordowaniach tam, prawda, 20-30 ludzi i oni nie wpadają w to rozwiązanie. Oni podają jakieś romantyczne powody, że zazdrość, tak, że to nie, ale są takie rzeczy, które pozwalają mierzyć psychopatię i to jest taka ciekawostka, to niby taka psychologia to dupa nie nauka, ale akurat w tej przypadku żartuję, że obecnych tutaj psychologów, przepraszam, jest coś takiego PCL albo PCLR, to jest właśnie Psychopathy Checklist albo Psychopathy Checklist, taki facet Herr o to opracował, to jest 30 pytań, ile pamiętam, można zdobyć 40 punktów. Jak ktoś ma powyżej 30, to jest psychopatą. Ale to nie musi być w więzieniu od razu. Psychopatów jest dużo wśród tam biznesmenów, szczególnie w takich biznesach, takich jak tam obracanie finansami i tak dalej. Tak jak to te biznesy powstają, to ich tam było dużo takich właśnie psychopatów. Znaczy nie może bardzo dużo, bo w populacji jest około 2% psychopatów. A w tych, powiedzmy, biznesach to około 5% psychopatów. Tak? No dużo więcej, ale nie, że wszyscy są psychopatami. Oni funkcjonują, dobrze sobie dość radzą, ci psychopaci, można ich wykrywać.
Taka ciekawostka. Nasz mózg produkuje fale różnej długości, między innymi tak zwane fale teta produkuje. I fale teta u normalnego człowieka wytwarzają się albo podczas snu, albo podczas snu, albo podczas głębokiej bardzo medytacji. Jak facet robił badania na psychopatach, za chwilę o tym powiem, taki eksperyment na nich robił językowy i opublikował, a to bardzo znany facet, opublikował, nie wiem czy nie był Her, chciał opublikować wyniki tych badań, to mu odrzucono mu jego pracę, recenzenci odrzucili jego pracę, ponieważ mówi, stwierdzili, że na pewno nie badał prawdziwych ludzi. Okazywało się bowiem, że owi psychopaci, ci, którzy wypadali na tym PCR, wypadali wysoko, to oni podczas czuwania, podczas rozwiązywania zadań wymagających myślenia, mieli właśnie fale teta uruchomione, gdzie u normalnego człowieka tylko podczas snu albo głębokiej medytacji. Czyli powiedzmy, że umysł psychopaty zawsze jest w lekkim transie. Dlatego na przykład Neil Armstrong, kiedy lądował na Księżycu i prawie że się rozbili, puls skoczył mu do 90 tylko. No, nawet się nie spocił facet, że tak powiem. No. A wylądował na nieznanej na Księżycu lądownikiem. Takie ciekawe były eksperymenty robione. Jest taki eksperyment, taki coś takiego się robi, że każe się ludziom, to jest tak zwane podejmowanie decyzji językowych. Daje się literki i każe się człowiekowi powiedzieć, czy to jest słowo, czy to nie jest słowo. I normalni ludzie, nie psychopaci, czyli ci, którzy poniżej 30 wypadają w tym teście, jak się pojawiały takie słowa ukryte, emocjonalnie naładowane, jak śmierć albo jakieś przekleństwa, szybciej się orientowali, że to jest słowo. Od razu widzieli szybciej, i tam milisekund szybciej się orientowali, a psychopaci nie. A psychopaci, jak napisałem, emocjonalnie płaskie decyzje językowe. Tak samo szybko się orientowali, że jest słowo krowa, jak że jest słowo kurwa na ekranie. Bez żadnych różnic. A więc psychopaci, no jakby nie wykrywają, to jest jakby zasadnicza charakterystyka psychopata. Oni nie wykrywają tych różnic takich emocjonalnych. W każdym razie mówi się, że oni wykrywają emocje, ale nie wywołuje tu u nich żadnych reakcji emocjonalnych, czyli nie ma empatii u nich i to im nie zakłóca procesów poznawczych. A z drugiej strony w ogóle językowo słabiej sobie radzą psychopaci, chociaż bywają bardzo szarujący. Słabiej sobie radzą językowo, bo język wymaga również emocji. Taka ciekawostka, facet, który, umieszczę Państwu to jako materiał, facet, który badał psychopatów, taki rzucił psychiatra, i on badał psychopatów takich ciężkich, takich facetów, tam nie, po 20 osób zabili, siedzą w więzieniach, po 900 lat wyroku, i mówi, że godzina rozmowy z takim człowiekiem, to jest coś, po czym trzeba się napić, po czym trzeba wziąć prysznic i człowiek czuje się, jak był w hipnozie. No, to oni w taki sposób działają. Normalnie się nie komunikują, tylko ruchami rąk, jakimiś tam dziwnymi. To analizują, się są tacy faceci, że już wymyślają algorytmy, jak wykryć psychopatów w internecie, na przykład po wpisach internetowych. Są takie metody wyznaczania identyfikacji ludzi w internecie, na przykład jak szybko naciskasz backspace, jak długo wciskasz A i tak dalej. No, więc takie metody, żeby wykryć psychopatów również. No, to takie dość mroczne sytuacje. I powstało dużo książek. Taka książka jest w Polsce dostępna, Mądrość psychopatów. To jest Kevin Dutton, to jest z Oxfordu facet, profesor z Oxfordu, psychiatra. Takie książeczki, Snakes in Suits, czyli węże w garniturach, to właśnie o tych w biznesie psychopata. A najważniejsza książka to jest właśnie ta książka, Out Conscience, bez sumienia. To jest psycholog właśnie Robert Herr, on wymyślił tą PCR, ten test. I w tej książce on tam pokazuje, w jaki sposób funkcjonują psychopaci. To jest na pewno, tak mówi się, to jest najważniejsza książka z tego nurtu. Również w filozofii, znaczy toczą się takie badania, to bardzo do filozofów, którzy się interesują. Takie badania się toczą nad tymi zjawiskami. Jest właśnie taki facet Joshua Green. On zaczynał jako filozof, etyk, ale teraz jest znany jako neuroscientist, jak to nazwać, neuronaukowiec. I bada takie dziwne rzeczy właśnie, jak są takie tak zwane dylematy kolejki. Może Państwo słyszeliście, wyjdzie sobie kolejka z ludźmi i gdzieś tam w wyniku jakiegoś błędu ma wjechać jakąś grupę większą ludzi i teraz trzeba kolejkę zatrzymać, ale jak się ją zatrzyma, to zabije się tych ludzi na kolejce, ale z ich nie i tak dalej. A potem, to mniejsza z tym, można jakieś grubasa pchnąć na tą kolejkę, takie różne dziwne dylematy. I on bada również i to, w jaki sposób psychopaci reagują na... Bada rolę emocji w decyzjach moralnych, ten Joshua Green. Czyli dzieją się rzeczy ciekawe. W każdym razie. Co do tego. I będę mówił może nie o tym, to jest tylko takie wprowadzenie, jakby co mnie interesuje.
Ja zorientowałem się jakiś czas temu, że jak czytam pewne fragmenty tekstów filozoficznych i nie tylko filozoficznych, to mam takie zjawisko, że mówi się, że ciary po mnie chodzą. Ale to nie były takie fragmenty tekstów, które na przykład były bardzo piękne albo jakieś takie, prawda, wzniosłe. Nie, zupełnie nie. To były takie fragmenty tekstów, w których ja czułem się taki lekko przerażony. Takie lekkie przerażenie to jest normalna reakcja normalnego człowieka na pojawienie się psychopaty. Jak się pojawia psychopata gdzieś tam, to normalny człowiek w rozmowie z nim zaczynają mu, nawet jeżeli się nie orientuje, że to się dzieje, zaczynają mu stawać dębem włosy na przykład na plecach. Nie? Zwierzęcy odruch lęku się pojawia w człowieku. A psychopaci z kolei są doskonali w rozpoznawaniu tego typu ludzi, szczególnie ludzi, którzy szczególnie ulegają takim emocjom lęku. Zrobią takie badania. Cały czas z tym Kevinem Newtonem to podaje, z tym Mądrość psychopaty. To jest taki, no, ważna książka. Zrobiono takie badania, pokazywano ludziom na różnym tam miejscu z tego spektrum PCR. Ludzie wchodzili przez, staje się studenci, wchodzili przez drzwi i nad tą drzwiami była kamera i obserwowali, mieli wskazywać ludzi po przejściach. Takich, którzy byli bici w dzieciństwie, albo byli ofiarami gwałtu, albo doświadczyli jakiejś przemocy, na przykład uczestniczyli w jakimś wydarzeniu, w jakimś przestępstwie. I okazywało się, że ci goście z powyżej 30 bezbłędnie wykrywali tylko po sposobie chodzenia. Ludzi, którzy doświadczyli, czyli jak to się mówi, jak to Bruno Hołys mówił, zwiktymizowani. Czyli byli ofiarami, oni ofiary znakomicie wykrywają i zawsze mówią właśnie, że to sposób chodzenia, że widać z kilometra, tak jak tygrys widzi z kilometra, że jakaś antylopa nie daje rady, nie? I sobie ją wybiera i za nią biegnie. Tak samo ten psychopata i oni nawet się uważają, to jest ciekawostka, oni się uważają za takich, którzy pozostają ponad poziomem normalnych ludzi. Czyli sami siebie postrzegają jakie takiego rodzaju jakieś lwy, czy tam inne drapieżniki, a reszta to są takie właśnie antylopy, czy tam jakieś świnki morskie, nie? Na których oni polują. Takie duże ciekawostki, bo znaleźć takie dziś właśnie. Był kiedyś taki serial Tulipa, no takim seryjnym uwodzicielu polskim, a pierwowzorem był taki, on się nazywał Kalibabka, taki dość obleśny typek z nadmorza. I tam ileś set kobiet uwiódł, kasę im pozabierał, no choć go złapali po już tam latach. I jest taki wywiad z nim, głupek taki raczej. Ale mówi, że czuł się jak nad... Dlaczego to robiłeś? Czułem się jak nad człowiek. Czułem, że jestem wyżej ponad nimi. I nawet facet, który przeprowadzał z nim wywiad, mówi, jakiś taki dziennikarz. Mówi, że rzeczy niezwykłe się działy z jego ciałem, kiedy zbliżała się kobieta. No ale facet gada z nim normalnie, tam o tym tego, i nagle idzie kobieta, a facet przeistacza się nagle. Wyprostowuje się, klatkę wypina, tego, zaczyna inne ruchy rękami wykonywać, kiedy kobieta podchodzi. No, taki dziwny, po prostu taki rodzaj takiego zwierzęcego, jakiegoś przygotowania do polowania, coś takiego, nie? No więc ci ludzie też o sobie tak myślą. Ja właściwie zajmuję się cynikami. W tej chwili, wyjaśnię moją sytuację, ja w tej chwili piszę habilitację o cynikach. I tak krok po kroku analizuję te teksty, no bo się zorientowałem, które to są teksty, które właśnie we mnie wywołują to zjawisko pod tytułem, że stają mi włosy na plecach, nie? Jeżę się i te teksty analizuję i próbuję znaleźć pewne wspólne cechy tych tekstów. Ja przyjąłem taką metodę, właściwie dwie metody przyjąłem. Jedna metoda jest taka metoda retoryki, czyli będę Państwu, trochę Państwa zapoznam z retoryką i klasyczną, i taką nieklasyczną retoryką i pokażę Państwu, jak metodami retoryki można opisać, przynajmniej moim zdaniem, jak można opisać postawę tych ludzi, tych właśnie takich psychopatów, socjopatów, dobrze socjalizowanych, no wiecie Państwo, o co chodzi. Jak to można opisać, jaką teorię można zbudować i co można w ten sposób wyjaśnić. Kilka takich tekstów, z takimi tekstami się zapoznałem, między innymi Machiavellego, trochę Platona, będę Państwu mówił, nie, Państwa nic nie wymagam tutaj na tych zajęciach. Potem spróbuję to zaaplikować do takich dość bardziej, powiedzmy, współczesnych sporów nad cynizmem, które się toczą. Adam Kocko jest tym, który w nich uczestniczy między innymi w tych sporach. Bo to Sławoj Żyżek to jest główną postacią, a on jest tym takim przyziszkowcem, jest ten Adam Kocko. Napisał teraz książkę o diable. Jestem diabelnie ciekawy, co to za książka.